1 października 2015 roku zainwestowałem 46 170 zł w fotowoltaikę i mówiono mi wtedy, że ta inwestycja zwróci się w około 10 lat oraz, że cena prądu będzie wzrastać o 10% co roku. Postanowiłem rok w rok pokazywać Wam i sobie, jak się ta inwestycja mi zwraca, na jakim etapie jestem zwrotu oraz, co najważniejsze, gdybym wtedy, w 2015 roku, kupił złoto, to uncja złota kosztowała 4382 zł. Kupiłbym 10,5 uncji złota. Gdybym chciał dolary kupić, kupiłbym 12214 dolarów albo euro, 10914 euro. Mogłem pójść tą drogą, ktoś powie, mogłeś kupić bitcoiny. Nie, nie mogłem kupić bitcoinów, ponieważ nie umiałem bitcoinów kupować, więc nie kupiłbym tych bitcoinów. Mógłbyś mieszkanie kupić. Nie, za 46 tysięcy złotych bym mieszkania nie kupił, a mówimy o jakichś takich pełnych inwestycjach, więc pewnie bym kupił dolary, złoto lub euro. I zobaczymy, co się wydarzyło po tych 8 latach. Co roku przedstawiam Wam wzrost moich inwestycji, to już macie 6 ostatnich lat, filmy są na mojej playliście. Ona się nazywa Wzrost inwestycji fotowoltaikę rok do roku. Co miesiąc pokazuję Wam rozliczenie miesiąca. Tutaj macie wszystkie rozpisane rzeczy i jest to już 70 albo 80 któreś rozliczenie miesiąca, ale raz do roku jest liczona opłacalność. Dwóch inwestycji, jedna na dachu, druga na gruncie. Na gruncie mam ją od 1 sierpnia 2016 roku. Niestety prosument pojawił się w Polsce dopiero 1 lipca 2016 roku. W związku z tym moja inwestycja dachowa kulała przez pierwszy rok. Dopiero w lipcu 2016 roku wpięto mi ją w instalację, ale żeby też zachować pewną chronologię, łatwość pokazywania cen energii elektrycznej, to zestawienie robi od pełnych lat, czyli od 1 stycznia 2017 roku. To jest mój umowny rok pierwszy dla obu instalacji. Obie instalacje składają się z modułów fotowoltaicznych firmy Selfa. Mam 38 na dachu, 24 na gruncie. Sumaryczna moc zainstalowanych modułów to jest 9,5 kW w piku i 6 kW w piku, a jeżeli chodzi o falowniki, to jest 5 kW i 8,2 w obu przypadkach falownik Froniusa. Koszt, jaki zainwestowałem, jak mówiłem, 46 170 zł już z podatkiem VAT, nie dostałem żadnego dofinansowania, ani nie mogłem odpisać sobie żadnych rzeczy od podatku. W 2015-16 roku nie było nic takiego możliwego. Koszt jednego kilowata w piku 4860 na dachu, 5474 na gruncie. Pierwszy rok, ja nie będę Wam dokładnie lat pokazywał, ale tylko Wam w skrócie powiem, o co chodzi. Pierwszy rok, produkcja w kilowatogodzinach z instalacji gruntowej 6030 kilowatogodzin, 100% autokonsumpcji, moja firma całą tą energię pożera. Zaoszczędziłem 6000 kWh energii elektrycznej. Nie musiałem jej kupić, czyli nie musiałem za nią płacić w 2017 roku 55 groszy i zaoszczędziłem 3317 zł. Jeżeli chodzi o instalację domową, tu miałem produkcję oczywiście większą, bo 8790 kWh w ciągu całego roku, ale bezpośrednio moja autokonsumpcja to było tylko 2860 kWh. I to jest ta moja prawdziwa oszczędność, czyli nie tyle energii nie kupiłem po 55 groszy, a 5930 kWh wysłałem do sieci energetycznej i ponownie ją wziąłem, odebrałem, ale zabrano mi 20% za przechowywanie energii, czyli jakby zaoszczędziłem z tego tylko 80% i taką wartość jakby do tej sumy wkładam. Czyli mamy 4182 zł w pierwszym roku zaoszczędzonych pieniędzy.
I wtedy zwrot wyszedł mi po 10 latach, jeżeli chodzi o grunt, i po 11 latach, jeżeli chodzi o moją domową instalację. Cena energii elektrycznej w stosunku do ceny z 2015 roku spadła o 6%. Energia była tańsza o 6%. Ten wzrost ceny energii o 10% rocznie okazał się nieprawdziwy. Kolejne lata sytuacja była bardzo podobna, z tym, że energia faktycznie troszkę zdrożała. Zobaczcie, 58, prawie 59 groszy za kilowatogodzinę. Produkcja też była dużo lepsza. W 2018 roku była bardziej słoneczna pogoda i 10 tysięcy kilowatogodzin produkowała energii w jednym przypadku, 6872 kWh w drugim przypadku, czyli więcej aż o 10% niż rok wcześniej. I potem te wyniki będą porównywalne już rok do roku. Ja teraz wiem z historii swojej 8-letniej, że 2017 rok był najgorszym rokiem w historii. 2017 rok to jest ten rok na czarno. To jest po 12 miesiącach, czyli w grudniu produkowałem tylko tyle energii, a w najlepszym roku, 2018, to jest produkcja aż 10182 kWh energii produkowanej. No niestety 2023 rok jest ten na czerwono, czyli drugi najgorszy w historii i daleko, daleko mu do tych lepszych wcześniejszych lat. No ale co zrobić? Rok temu, 2022 rok, zwrot inwestycji po niecałych 8 latach na gruncie i równo 8 latach na dachu. Energia rok do roku wzrosła w stosunku do roku 2021 o 5%, a od początku mojej fotowoltaiki o 16%. I doszliśmy do roku 2023, czyli aktualnego roku. Pierwsza istotna sprawa jest taka, że po raz pierwszy muszę dodać do kosztów zakupu instalacji 2000 zł, ponieważ piorun uszkodził mi moduł internetowy w falowniku. Naprawa kosztowała mnie około 2000 zł. Wymieniłem falownik w domu, ale wymiana polegała na tym, że po prostu zastąpiłem jeden falownik drugim falownikiem i nie z powodu awarii, tylko po prostu miałem taką możliwość, żeby przejść na fotowoltaikę hybrydową. Nie ma to znaczenia w kosztach, ponieważ mogłem cały rok na starym falowniku funkcjonować. Produkcja była paskudna w tym roku. 5748 kWh wyprodukowałem energii z instalacji na gruncie i 8908 kWh instalacji na dachu. Ale najważniejsze, że cena energii gwałtownie wzrosła. Zobaczcie, o 116% jest droższa energia elektryczna w tym roku niż była rok temu, a od początku, czyli od założenia fotowoltaiki, prąd podrożał o 151%. Czyli można powiedzieć, że to, co mi obiecano, mówiono na początku mojej drogi fotowoltaicznej, że energia zdrożeje o 10% rok do roku, zostało zrealizowane. Zaoszczędziłem tyle prądu, że gdybym go musiał kupić, a musiałbym go kupić, ponieważ 100% energii produkowanej przez moją instalację na dachu w domu ja z powrotem wykorzystuję. Ja zużywam więcej energii niż tej energii produkuje mi fotowoltaika. Taką zrobiłem rozpiskę dla Was. Ile energii zużyłem? 3546 kWh zużyłem bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej i 5242 kWh pobrałem z sieci energetycznej. W sumie 8788 kWh. I teraz tutaj macie cena prądu ze strony internetowej. Cena prądu to jest dane na 2023 rok. Ja jestem w PGE do 2000, to jest stara wartość, bo do 3 w tym momencie zostało to podniesione w międzyczasie, do 3000 kWh zużycia energii rocznie, płaciłbym za energię 79 groszy. To jest ta wartość tutaj. Powyżej trzeba zapłacić złoty 32 zł.
To jest ta wartość. Czyli pierwsze 3000 kWh kosztowałoby mnie 2370 zł. Kolejne 4836 kWh kosztowałoby mnie 6383. W sumie z własnej fotowoltaiki odzyskałem 7836 kWh energii. Za tą kwotę dzielę przez, to wychodzi mi średnia cena złoty 11 groszy. I jeszcze muszę kupić 952 kWh energii. Tyle zużyłem więcej niż mam z własnej fotowoltaiki. Moja oszczędność w ciągu roku to jest 8753 zł. Tyle zaoszczędziłem dzięki posiadaniu fotowoltaiki. A w pracy cena energii jest wyższa, bo wynosi złoty 46 zł. Tutaj mam rozpisaną całą tą cenę z pracy, skąd się bierze, czyli opłaty stałe, OZE, kogeneracyjna, za przesył, wszystko to jest liczone w złotówkach za kilowatogodzinę. Do tego dochodzi gwarantowana cena energii 78 groszy za kilowatogodzinę. W sumie wynosi to złoty 19 plus pełny VAT i tutaj macie tą kwotę podaną. W 2023 roku, gdybym tylko w tym roku zwrot inwestycji był tak duży, że gdybyśmy utrzymali ten poziom cen, to inwestycja na gruncie zwróciłaby się po niecałych 4 latach, a inwestycja na dachu zwróciłaby mi się po 5 latach z kawałkiem. Podsumowanie mojego zwrotu inwestycji po 7 latach. Na gruncie zaoszczędziłem 32 tysiące złotych i zostało mi do spłacenia tylko 871 zł, odejmując cenę zakupu od tej ceny, ale dodałem 2000 zł, które musiałem dodatkowo zainwestować w moją fotowoltaikę z powodu awarii falownika. Czyli mam jeszcze 2871 zł, które mi się musi zwrócić. W przypadku instalacji na dachu mojej domowej instalacji zaoszczędziłem już 39 616 zł, co czyni zwrot inwestycji w 8,2 lata i zostało mi jeszcze 6554 zł do całkowitego odzwrócenia się instalacji. Zwrot nastąpi po 8 pełnych latach, ale tylko dlatego, że mamy tak ogromny wzrost wartości cen energii. Wracamy do mojej inwestycji, gdybym zainwestował w złoto w 2015 roku. W tym momencie, sprzedając to złoto, otrzymałbym 85 tysięcy złotych i zarobiłbym na tym 85%. Kupując rok później złoto, bo instalację na gruncie zrobiłem rok później, ten zwrot byłby tylko 58%. Kupując dolary, mógłbym je dzisiaj sprzedać po 3 zł 94 grosze. Taki jest kurs dolara dzisiejszy. Zwrot w dolarach miałbym na poziomie 2% i 4%, a jeżeli chodzi o euro, na bardzo podobnym poziomie, bo 2% i 3%. Inwestując tylko w złoto, na tym bym coś tam zarobił w 2015 roku, coś tam, no, prawie bym podwoił swój majątek. Pamiętajcie o subskrypcjach, proszę, dla mnie, bo to jest bardzo ważne. I łapki w górę. Piszcie, co o tym myślicie wszystkim. Tak się mi zmienia też autokonsumpcja. 2861 roku, a w tym momencie już 3546 kWh od razu zeżarłem, mówiąc brzydko, z fotowoltaiki. Proszę, napiszcie mi, czy wasze inwestycje też tak się zwracają i czy dobrze zrobiłem, inwestując tak szybko w 2015 roku w fotowoltaikę, czy warto było jednak poczekać. Serdecznie dziękuję.